Cześć, witajcie w części trzeciej naszej kampanii Turcją. Na tę chwilę mamy 6 kontrolowanych obszarów, z czego są 4 miasta i 2 zamki. Za chwilę postaram się połączyć jedną część Turecków, czyli tą część z tą częścią. W tym celu stoją mi Aleppo, Antakya i Adana. A zatem do dzieła. Cztery jednostki, co żem wybudował. Dobrze, no to damy radę. Ja nawet nie będę ich budował, tylko po prostu przeniesiemy je z tej chwili w tą. O, w samym magnecie zmniejszymy nieco podatki. This will be an honorable battle. We shall endure outside their walls. Lay siege! Has the time come to strike, mighty Sultan? A zatem zobaczmy, co tu będzie. Na tę chwilę my zajmiemy 8 miejsce w ogólnym zestawieniu. Nasz największy nemesis jest na miejscu pierwszym. Jesteśmy na takim poziomie potęgi jak 58% cesarstwa wizantyjskiego, czyli no raczej średnio bym powiedział. Chodź, 7 do 4 powinno wystarczyć. Bym chciał rozwijać mocno, na pewno to. Ten gród. Yes, Sultan. We close for battle. We move at first light. Co oni to robią? No to szczęście chroni rozbójnik. Rozwój piechoty przede wszystkim. Niepokoi mnie nieco ten Trabzon, już przez nich zajęty. Ale to może lepiej, żeby byli rozproszeni. Bo Trabzon jest tutaj właśnie. Milicja miejska w stolicy. No tak średnio. Jest nie za dobry ten dar. O, natomiast tak, to jest to. How may I serve, Sultan? This will be an honorable battle. Do jednego powinno wystarczyć. Alhamdulillah, we have prevailed. These are now our people's lands. No będziemy tutaj rozwijać to miasto. I piechotę w nim.
Masz się wytworzą te podstawowe oddziały. Isfahan, to jest w Iranie. I odgrywców. No, tak średnio. Nie jest to jakoś specjalnie potrzebne. Dobrze, mam takie. W zasadzie mogłaby być stolica naszego imperium, bo jest to bardzo ważny środek handlowy na granicy dwóch części naszego przyszłego państwa. Części przedeufratowej i zaeufratowej. Natomiast stolica będzie dopiero tutaj tak naprawdę, więc warto by było ich przygotowywać, żeby to nie dalej i mieć takie realne podejście do polityki podatkowej. 8 obszarów na chwilę kontrolowanych. No to jeszcze co będziemy sobie dane. Ciekawe co oni knują. Damaszek trochę nie po drodze i potem może być konflikt z Egiptem, więc odpuszczę tę misję. 5-2. Nie mają szans. Alhamdulillah! Your faith and courage have triumphed! All praise to Allah for this victory! Zostawmy tutaj jeden oddział na tę chwilę. I teraz idźmy w bardzo ważnym kierunku, czyli w kierunku Smyrny. Będzie to kluczowe miejsce. Izmir. Współczesny. O, on akurat wie co robić. Dobrze. Droga. Dobrowe jednostki są do kupienia też właśnie armiańskie. Ale to w swoim czasie. Erewani. No to się nie zapowiada na jakieś pogorszenie roku, ale mamy pieniądze, więc zainwestujmy. Tu postawimy drogi brokowane. To na pewno polepszy handel. Edessa generuje większe wpływy niż Bagdad, to też ciekawe. Tu postawmy na jednak na rozwój infrastruktury podstawowej, takiej zabezpieczającej bytność. A tu wybudujemy zaraz zamek.
Sultan will. Wiem, że jeszcze nie ma żadnej krucjaty. No, a to pewnie też się zmieni jakoś w najbliższym czasie. Czy jest jakiś kierunek, którym mógłby mi pomóc mój muła? Ciekawe, gdzie go mam. Nie, bez muła nam się sprzeniewierzył. A szkoda. Kaiseri atakują. No w zasadzie na to nie odpowiadajmy. Nawet niech sobie to zajmą. A my zajmiemy sobie w międzyczasie Smyrnę. A następnie jakieś słabe jednostki. As my sultan wills. Sultan. Ale to dość niebezpieczne zjawisko. Zaida, Mighty Sultan. Mówię, jak chodzić, dobra. How may I serve, Sultan? Inshallah, we will smile. We shall end this day in triumph. Jest taka zachwycająca armia. It is in both our interests, the Sultan's will. Leave it in place, Sultan. As my Sultan wills. Of course, Sultan. Jak to się robi ciekawie. Sultan wills. Na'am. Yes, Sultan. We close for battle. We shall endure outside them. There will be much honor in the Sultan. Inshallah. We will smite this foe, Sultan. No, że pierwszą bitwę trzeba wygrać z Bizancją. Tak działa algorytm. Wow, co tu się wydarzyło? Four fights with horns made of clay. We are winning the battle. No, chyba nie do końca.
Nie, czemu oni tak zaatakowali? Nie atakują w ogóle tym strzelaniem. To mnie ciekawi. Widzę włócznicy. Włócznicy trochę bez łódcy. Dobra, to otrzymujmy tą kawalerię, bo jeszcze tam się obrywie. Dwa oddziały włóczników tutaj, z kolei łucznicy. Victory is well within our grasp. In time our foe will surely see this and lose heart. Ledwo, ledwo. No nie takie pełne to zwycięstwo jak dla mnie. Ale udało się. Dobrze, no to mamy pierwszą bitwę z Bizancją za sobą. Na poziomie bardzo trudny przyjęli okup kapitan Jambulat Arslan. No dobrze, no to koniec tej części. Na chwilę będzie następna. Trzymajcie się, cześć.